Kraj Małopolska, nowy targ, eurosceptycy i euroentuzjaści, czyli jaka Unia? Perspektywy waluty euro w Polsce, czy warto pójść drogą Słowacji? Lokalni politycy z Podhala, reprezentujący PiS Anna Paluch, Solidarną Polskę Edward Siarka i PO Andrzej Gut-Mostowy oraz przedstawiciele samorządu, burmistrz Marek Fryźlewicz i Małopolską Organizacją Turystyczną wiceprzewodniczący Jan Wieczorkowski i reprezentujący Związek Transgraniczny Polaków i Słowaków, Euroregion Tatry i Europejskie Ugrupowanie Współpracy Transgranicznej Tatry, Bogusław Waksmuński, są przeciwni przystąpieniu Polski do Unii Monetarnej Eurolandu, wynika z debaty, którą w Urzędzie Miasta w Nowym Targu zorganizował Instytut Łukasiewicza. To jedna z sześciu małopolskich debat współfinansowanych przez MSZ w ramach cyklu Jaka Unia? Temat przewodni dyskusji brzmiał: perspektywy waluty euro w Polsce, czy warto pójść drogą Słowacji? Ogólne wnioski są takie, że Polska nie jest przygotowana do wejścia do strefy euro, a samorządy polskiego pogranicza nie są zainteresowane zmianą waluty z uwagi na partykularny interes handlowców. Burmistrz Nowego Targu Marek Fryźlewicz mówi jasno, że po wejściu do strefy Polska straci atrakcyjność dla obywateli Słowacji, którzy dziś dzięki euro są głównymi nabywcami towarów na terenie przygranicznych. Jan Wieczorkowski jako przedstawiciel Małopolskiej Organizacji Turystycznej uważa, że wprowadzenie wspólnej waluty jest procesem nieuniknionym. Na mój własny mózg teraz stajemy nie przed wyborem, czy wprowadzić euro, ale kiedy, mówił przedstawiciel branży turystycznej, która jako jedyna była reprezentowana nie przez politykę, a przez byłego samorządowca z Rabki. Andrzej Gut-Mostowy z Platformy Obywatelskiej nie błysnął obroną euro, a wręcz odwrotnie. Dowodził, że Polska nie spełnia kryteriów wejścia do strefy euro, a sam dyskurs na temat euro jego zdaniem winien być merytoryczny i wyważony. Uważa też, że Polska powinna korzystać z doświadczeń Słowacji, która jako najbliższy sąsiad o podobnych warunkach w strefie euro jest od kilku lat i jak mówi Gut-Mostowy, te doświadczenia budzą mieszane uczucia. Anna Paluch, posłanka PiS, zwraca uwagę, że jej partia od samego początku opowiada się za zdroworozsądkowym podejściem do tematu euro. Jej zdaniem sprawa przystąpienia do Unii Monetarnej powinna być dyskutowana dopiero wtedy, kiedy Polska będzie gotowa na taki krok i ekonomicznie, i gospodarczo. Premiera Donalda Tuska oskarżyła o lekkomyślność w sprawie deklaracji, które lansował zakładając, że Polska wejdzie do strefy euro w 2011 roku. Posłanka PiS uważa, że nie ma żadnego racjonalnego powodu, żeby dla prestiżu bycia w eurostrefie ryzykować finanse państwa, mimo że traktat lizboński podpisał świętej pamięci Lech Kaczyński, który składając podpis pod dokumentem powiedział: traktat jest zmianą jakościową, ale Unia Europejska nadal pozostaje ścisłym związkiem suwerennych państw narodowych. Polska była, jest i pozostanie państwem suwerennym, zapewniał wówczas Polaków prezydent. Edward Siarka z Solidarnej Polski jest przekonany, że Polska przez kolejne 5 lat nie spełni wymogów traktatu z Maastricht i nie będzie brana pod uwagę jako partner. Zauważa jednak, że w Europie dwóch prędkości Polska zdecydowanie traci i staje się członkiem drugiej kategorii, że już teraz żaden rząd nie jest w stanie zatrzymać w kraju młodych ludzi. Jego zdaniem pytanie jest takie: jak polski emeryt ma przetrwać za 200 euro miesięcznie w dobie wprowadzenia euro, kiedy emeryt w eurostrefie analogiczny okres musi minimalnie przeżyć za 400 euro? Nikt nawet nie zająknął się o konieczności wyrównania poborów, które po wejściu do strefy euro staną się priorytetowym wymogiem. Bogusław Waksmuński z Euroregionu Tatry i EUWT, chociaż koncentrował się na pozytywach płynących z przystąpienia Słowacji do eurostrefy, to jednak nie należy do grona euroentuzjastów. Waksmuński dowodził, że Słowacy poddali się potrzebom producentów, którzy wskazywali na dogodność rozliczeń ze strefą euro. Dziś Słowacja jest w kręgu państw trzech najważniejszych potentatów motoryzacyjnych, mówił Waksmuński, a dochody z tego sektora stanowią 42% ogólnych dochodów budżetu Słowacji. Słowacja, stając się liderem produkcji w tej branży i przystępując do strefy euro, zdaniem obserwatorów zyskała niesamowity napęd inwestycyjny, mówił Waksmuński, wspierany przez posła Gut-Mostowego. Uważa, że na Słowacji popełniono potężny błąd przy wprowadzaniu przelicznika z waluty narodowej na euro, co wzbudziło falę niezadowolenia. Kiedy rozwija się na Słowacji przemysł, to w innych sektorach jest różnie. Upada za to turystyka, szczególnie ta na granicy polsko-słowackiej, zauważył Waksmuński. Na pobyt na Słowacji polskiego emeryta stać tylko przez 3 dni, potwierdził uwagi Waksmuckiego były nauczyciel Mieczysław Fryda z Uniwersytetu III wieku w Nowym Targu. Mimo wielu przykładów na dobre działania unijnych mechanizmów w sferze gospodarczej Słowacji, Waksmucki niestety sprawę wprowadzenia euro najchętniej oddałby w ręce przyszłych pokoleń Polaków.
Najwięcej obaw mają samorządowcy. Marek Fryźlewicz, burmistrz Nowego Targu, jego zdaniem strefa euro wyrówna poziom cen, a wówczas Słowacy do takiego Nowego Targu nie przyjadą. Nie można działać przeciwko ludziom, mówił Fryźlewicz. Trzeba zachować rozsądek i spokój. Nie sądzę, aby ktoś szedł na wojnę ze społeczeństwem, mówił samorządowiec. Nauczycielka, która wywalczyła sobie głos podczas debaty, zapytała najtrafniej, gdzie są przedsiębiorcy w tej debacie? Gdzie jest wymiar ekonomiczny tego przedsięwzięcia? Państwo zrobili ze sprawy euro debatę polityczną, a my chcemy wiedzieć, co mamy temu młodemu pokoleniu przekazać. Jednostronna debata z udziałem tylko osób skupionych po prawej stronie sceny politycznej nie mogła przynieść żadnej wymiany argumentów. Na widowni wśród zaproszonych na debatę uczniów z nowotarskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu i dziennikarzy tylko jedna osoba opowiedziała się za szybkim wprowadzeniem euro w Polsce. Chociaż w każdym nowotarskim domu w strefie euro pracuje przynajmniej jedna osoba, a władze samorządowe garściami korzystają z unijnej kasy. Licealiści i gimnazjaliści, z którymi rozmawiałam, chcieliby za to zarabiać w euro, ale też nie wiążą przyszłych nadziei z Polską. Na 5 osób 4 chciały wyjechać poza granice kraju. Politycy i samorządowcy skłonni byli wprowadzić euro za jakieś 10 lat. Według politologów euro może wyznaczyć ważną linię podziału w nadchodzących wyborach i do Parlamentu Europejskiego i w wyborach parlamentarnych w Polsce. Eurosceptycy, którzy dotąd skutecznie blokują decyzje w sprawie przyjęcia wspólnej waluty, stawiają też kraj w rzędzie nieliczących się państw. Europa dwóch prędkości, zdaniem ekspertów, spowoduje blokadę inwestycji dla państw spoza strefy euro. Debata, którą w Nowym Targu przeprowadził w imieniu Instytutu Łukasiewicza Maciej Zdziarski, pokazuje, że tak naprawdę brakuje argumentów przemawiających za przystąpieniem do Unii Monetarnej Eurolandu. Chociaż jak każdy członek Unii Europejskiej, Polska płaci potężne składki, zyskuje solidne środki na projekty i solidarnie partycypuje w ratowaniu państw Unii Europejskiej, które popadły w tarapaty finansowe. Mój serwis.blogspot.com